Kolejna przepyszna wariacja na temat biszkoptu właśnie przed Wami, tym razem w wersji waniliowej, z dużą ilością ziarenek wanilii. Niezwykle aromatyczny, dalej stabilny, przepyszny, pięknie wyrastający biszkopt, czyli moja odsłona jasnego biszkoptu, który bardzo, bardzo polubiłam. Mam nadzieję, że i Wam spodoba się w tej wersji, bo jest naprawdę przepyszny. A teraz już zabieramy się do przygotowania. Białka w temperaturze pokojowej zaczynamy ubijać na jasną i sztywną pianę. Uważajmy jednak, żeby jej nie przebić, ponieważ jeżeli na spodzie wytrąci się woda, to nasza masa nie urośnie później i ten biszkopt nie będzie już taki fajny. Ja zawsze ubijam stopniowo od najwolniejszych do takich średnio wysokich obrotów i kiedy widzę, że moja masa już jest sztywna i te bąbelki są mniej więcej równe, wtedy zaczynam dodawać cukier i tutaj łyżka po łyżce, pomiędzy każdym dodaniem czekam około 1-2 minut, tak aby ten uprzednio dodany cukier zdążył się rozpuścić i robię to tak długo, aż całkowicie cały cukier zostanie dodany, a po dodaniu ostatniej partii cukru całość ubijam przez około 3 minuty, tak żeby wszystko na pewno dobrze mi się rozpuściło. W międzyczasie możemy przygotować sobie też ziarenka z laski wanilii i je wydrążyć, ale jeszcze ich nie dodajemy. Żółtka mieszamy z olejem. I kiedy już mój cukier będzie dobrze rozpuszczony w białkach, wtedy zaczynam dodawać wolnym strumieniem żółtka, zmniejszam też obroty robota i całość miksuję tylko do momentu, aż moje składniki mi się połączą. Następnie dodaję też wydrążone ziarenka wanilii i całość miksuję dosłownie chwilę, aby dobrze rozprowadziły się po cieście. Mąkę przesiewam w dwóch turach, za każdym razem mieszam rózgą powoli, ale bardzo dokładnie, ponieważ mąka lubi osiadać na dnie misy i tutaj, żeby nie zniszczyć tej napowietrzonej masy i żeby biszkopt dobrze nam urósł, musimy to wymieszać delikatnie, a z drugiej strony musi być to na tyle dokładne, żeby nie zrobiły nam się grudki mąki. Dlatego najlepsze moim zdaniem jest tutaj rózga, ale jeżeli wolicie na przykład szpatułki silikonowe, no to możecie użyć właśnie tego. Jeżeli w tym momencie zbyt mocno wymieszacie masę i całość straci swoją objętość, to biszkopt też nie wyrośnie Wam taki wysoki. Ten etap jest naprawdę bardzo ważny i trzeba mieć tutaj wyczucie, żeby nie zrobić tego ani za mocno, ani za słabo. Gotowy biszkopt przelewam do rantu zabezpieczonego na spodzie papierem do pieczenia, od góry wyrównuję i wkładam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika i całość piekę na dolnym poziomie na funkcji góra-dół przez około 40 do 45 minut do tak zwanego suchego patyka. Przed wyjęciem zawsze sprawdzam, czy biszkopt na pewno jest upieczony i po upieczeniu studzę go na kratce. Dopiero kiedy jest całkowicie wystudzony, mogę go wyjąć z rantu. A jak pracować z rantem, jak go zabezpieczać, później jak wyciągnąć biszkopt, też znajdziecie już takie filmy na moim kanale. Zajrzyjcie na playlistę torty. Tutaj macie już gotowy biszkopt, który wyrasta na około 10 cm, także spokojnie wykroimy z niego 3, a nawet 4 blaty. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten przepis i zagości już u Was na stałe, bo jest on naprawdę przepyszny. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, tradycyjnie życzę wszystkiego smacznego i do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszam Was także na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie wiele się dzieje.